Jedną ścianę drewnianego sześcianu pomalowano na czerwono, a pozostałe na biało. Ten sześcian rozcięto na 27 jednakowych sześcianów. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Zdanie pierwsze. Tylko cztery małe sześciany mają dokładnie jedną ścianę pomalowaną na biało. Wykonajmy rysunek do zadania. Jeżeli sześcian potniemy na 27 równych brył, na 27 mniejszych sześcianów, zauważamy, że tak naprawdę trzeba każdą ściankę podzielić dwoma pionowymi i dwoma poziomymi liniami, które dzielą nam jedną ścianę na dziewięć takich kwadracików. Gdybyśmy to wszystko porozcinali, mamy 3 na 3 i na 3, czyli 27 takich sześcianów. I teraz zastanówmy się, które małe sześcianiki mają jedną ścianę pomalowaną na biało. Tutaj na górze widzimy ściankę, jedyną ściankę pomalowaną na czerwono. I widzimy, teraz wskazane przeze mnie e, sześcianiki mają jedną ścianę białą i jedną ścianę czerwoną. Zatem mamy cztery sześciany, które mają jedną ścianę białą i jedną czerwoną, czyli one już mogłyby być jakby naszą odpowiedzią. Ale powiedzmy jakby ponieważ mamy więcej sześcianów, które mają jedną ścianę białą. Są to w zasadzie sześciany, które mają tylko jedną ścianę pomalowaną i jest ona biała. Tutaj wskazuje to jest ten środkowy kwadracik ma jedną ścianę białą i tutaj ten środkowy kwadracik na białej ścianie również ma tylko jedną ścianę pomalowaną i jest ona biała. A tych ścian mamy, zauważ, 5 białych ścian, więc 5 białych kwadracików. Więc tak naprawdę mamy 4 kwadraciki, które mają jedną białą ścianę, i to już jest nasza odpowiedź, i jedną czerwoną, oraz 5 sześcianów, które mają tylko jedną ścianę pomalowaną, i jest to ściana biała. Więc łącznie mamy 9 sześcianów, które mają. Jedną ścianę pomalowaną na biało. Więc to zdanie jest fałszywe. Teraz zdanie drugie. Tylko cztery małe sześciany mają trzy ściany pomalowane na biało. Przyjrzyjmy się naszej bryle. Tylko ten sześcian, który jest na tym rogu, ma trzy ściany pomalowane na biało. Ten sześcian z tego rogu, ten sześcian z tego rogu. No i tutaj, znaczy kółeczkiem, to jest ten sześcian niewidoczny leżący z tyłu. I on ma również trzy ściany pomalowane na biało. Czyli zgadzamy się, tylko cztery małe sześciany mają trzy ściany pomalowane na biało. Zaznaczamy prawdę.